wybieramy się w kolejną podróż? Dziś mam dla Was bilety do Meksyku. Zobaczymy, jak tam świętuje się Boże Narodzenie. Mieszka tam mały chłopiec, który nazywa się Pablo. Pablo mieszka w wiosce Chihuahua. Ma dwie siostry, Anitę i Marię, i brata Juanito. Wszyscy bardzo lubią się wspinać po pustynnych wzgórzach. Oczywiście na pustyni jest bardzo gorąco, naprawdę okropnie gorąco. Rosną tutaj olbrzymie kaktusy. Są bardzo wysokie i mają długie, ostre i lepkie igły. Czasami wyglądają jak ludzie o śmiesznych buziach. Święta Bożego Narodzenia to ich ulubiony czas. Wtedy w Meksyku robi się pinata i fantastycznie się bawi. Mama napełnia je ciasteczkami, cukierkami, pomarańczami, orzeszkami ziemnymi. Tata wiesza pinatę na drzewie, a potem zawiązują dzieciom oczy i na zmianę próbują uderzać w kołyszące się pinaty dużym kijem. Kiedy się uda uderzyć, a to wcale nie jest takie łatwe, wszystkie cukierki i inne smakołyki spadają na ziemię. Oczywiście wszystkie dzieci wtedy rzucają się na łakocie. Ciekawe, kto z nich uzbiera najwięcej. W Meksyku mówi się po hiszpańsku, a wesołych świąt po hiszpańsku to Feliz Navidad.